Hejka, tutaj Marta z Codziennie Fit i witam Cię na treningu cardio. Ten trening jest pierwszym treningiem z naszego wielkiego wyzwania Fit Jesień z Puma i Martę Sport. Wszystkie szczegóły dotyczące wyzwania znajdziesz w opisie, tak samo jak plan treningowy oraz informacje na temat konkursu, bo dla najbardziej aktywnych uczestników wyzwania czekają naprawdę fajne nagrody. Dobra, do wykonania treningu będzie Ci potrzebna mata, woda oraz trochę wytrwałości, bo trening nie jest wcale taki łatwy, ale uwierzcie mi, że warto i humor potem będzie na pewno lepszy. Wszystkie akcesoria treningowe, których używam, czyli mata oraz ubrania z najnowszej kolekcji Puma, znajdziesz w sieci salonów Martę Sport. To co, gotowi? Zaczynamy? To do dzieła! Dobra, zaczynamy nasz trening oczywiście standardowo, jak to u mnie, od rozgrzewki. Mocny marsz, czyli wysoko kolana, ręce pracują. No i uśmiech na buzie, bo nam się potem przyda. Oczywiście tak tylko straszę, trening nie jest aż taki zły, chociaż poczekam na komentarze, bo to zawsze mówię, jak nie jest zły, to potem mi piszecie, że kłamie. Więc zobaczymy. To jest taki typowy trening cardio, bardzo dużo pracy o zmiennej intensywności. Świetny trening, jeśli chcemy poprawić naszą kondycję, ale też spalić sporo kalorii, czy przyczynić się do redukcji tkanki tłuszczowej. Jak najbardziej ten trening będzie w sam raz, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednią dietą. Cały czas maszerujemy. Wysoko kolana, hop. Super. Uwaga, ręce góra. Góra, wróć. Góra, wróć. Góra, super. Hop. Hop. Jeszcze troszkę. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, ostatni raz i tylko marsz. Cały czas maszerujemy. Nigdy nie omijaj tej rozgrzewki, zawsze pamiętaj, żeby ją zrobić, bo właśnie ona sprawia, że jesteśmy mega przygotowani do tego treningu, unikamy kontuzji, ale przede wszystkim ten trening będzie też bardziej efektywny, bo już to ciało będzie gotowe do tego, żeby podjąć wysiłek i będzie nam dużo łatwiej po prostu ćwiczyć, więc rozgrzewka, chociaż może wydawać się monotonna, jest bardzo ważna. Trzeba trochę podnieść tętno, przyspieszyć oddech, przygotować serducho i siebie mentalnie w sumie też. Dobra, cały czas marsz. I teraz krążenia ramion przód, zobacz, i razem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni, ciągle maszeruj, zrobimy to samo, tylko do tyłu, czyli krążenia ramion w tył i znowu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marsz, cały czas maszerujemy, popatrz na mnie, z nogi na nogę, przejdź, ręce na biodra i z tej pozycji powoli wykonamy skręt, tułowia, hop, hop, rozgrzewamy też całą górę ciała, skręcamy mocno tutaj brzuch, zobacz, świetnie, jeszcze, wzrok skierowany za dłonią, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, marsz, popatrz teraz na mnie, zrobimy sobie raz, dwa, trzy, krążenie bioder, raz, dwa, trzy i znowu i razem, raz, dwa, trzy, biodro. Możecie odkryć, że coś Wam tam strzela. Tak jest bardzo często, ponieważ zaniedbujemy tą mobilizację bioder. Hop. 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 Jeszcze. 4, 3, 2. Ostatni raz. Przejdź do truchtu. Świetnie. Truchtamy. I teraz nogi przód, leciutko, to jest cały czas tylko truchcik, oddychaj, głęboki wdech, jeszcze i wróć do truchtu. Uwaga, nogi bok,
Super. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nogi przód. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że nie możecie się doczekać treningu. Ja nie mogę. Bardzo długo go rozpisywałam, więc teraz fajnie będzie go razem z Wami zrobić. Jeszcze bok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tylko trucht, zwykły, ręce, góra, góra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, przejdź do marszu. Cały czas maszerujemy. Ok, i teraz z marszu powoli. Wypad w bok, wracasz, wypad, wracasz, hop, wróć, hop, wróć. Mocno wypychamy biodro do tyłu i pochylamy się do przodu, hop, hop, 4, 3, 2. Ostatni raz, świetnie. Stajemy sobie bokiem, prawa noga tył, zobacz, wypad ze skrętem i potem druga noga, zaczynamy od prawej, 4, 3, 2, lecimy. Prawa skręt, wracasz, lewa, super, prawa, lewa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni ekstra. Powoli bierzemy głęboki wdech i wydech. Będziemy przechodzić do pierwszego bloku, znowu wdech. Pierwszy blok to blok trochę skierowany na nogi, zresztą zobaczycie sami. Pierwsze ćwiczenie, prawa noga do tyłu i zobacz teraz. Kolano, pięta, kolano, pięta, tylko że w szybkim tempie start. Hop, 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 hop. Oczywiście pięty nie musimy dotykać, bo byśmy musieli się nie wiadomo jak skręcać, tylko akcentujemy to przejście. Wydech, kiedy noga jest w górze. Jeszcze. Te serie wcale nie są takie krótkie, ale właśnie o to chodzi w cardio. Na szczęście trening jest bardzo rozmaicony, więc nie będzie nam się w ogóle nudziło. A zresztą ja Was zagadam. Jeszcze kilka sekund. 4, 3, 2, 1. Ostatnie powtórzenie przed nami. Super, luz. Drugie ćwiczenie. Raz, dwa, trzy. Wyskok, wyskok. Raz, dwa, trzy. I znowu dwa przysiady z wyskokiem. Uwaga. 4, 3, 2, lecimy. Raz, dwa, trzy. I znowu. Jeszcze troszkę. Zawsze możesz przejść do zwykłych przysiadów. Rób w swoim tempie, tylko nie przestawaj. Cały czas działamy, już ostatnie sekundy. Ok, luz. Pamiętacie to? Hop, hop. To samo, tylko druga noga, czyli hop i hop. Nic trudnego. Chyba damy radę. Głęboki wdech, wydech i lecimy. Mocny wydech, tak żeby było Cię słychać. Nie wstydzimy się zadyszki, normalna rzecz przy takim treningu. Nawet pożądana w sumie. Jeszcze hop, hop, hop. Dobrze, 10 sekund do końca. Okej,
Ostatnie sekundy. I luz. Głęboki wdech. Ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Zobacz. Przyskoki z rękoma na krzyż. Będzie się działo. 3, 2, 1. Lecimy. Nogi pracują jak przy pajacyku. Szeroko, wąsko i tylko ręce. Krzyż, krzyż. Najlepiej, jak będziesz się dawał na poziomie twarzy. Ja chcę, żebyście mnie widzieli, więc daję trochę niżej. Oddychamy, super. Jeszcze. Hop, hop, hop. Jak cardio do cardio, trzeba się trochę zmęczyć. Kilka sekund do końca. 2, 1, luz. Ok, przechodzimy od razu do marszu. Nie ma przerwy, moi drodzy. I z marszu step touch, czyli krok dosadny. Hop. I z tego przechodzimy do ciosów. Hop, wracasz. Hop, wracasz. Hop, hop, hop. Super. To jest nasza regeneracja, czyli przerwa i bardzo taki tlenowy wysiłek, zwykły. Uwaga, zmieniamy stronę. Jeszcze. Ale to jest fajny trening, damy spokojnie radę. Teraz można się zregenerować jeszcze trochę. Uwaga, przejdź do marszu. Marsz. Popatrz na mnie. Prawa, wracam. Prawa, wracam. To będziemy zaraz robić. Na razie głęboki wdech. Wydech. I znowu. Ok, uwaga. Lecimy. Prawa, wracasz. Prawa, wracasz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Super. Najważniejsze przy treningu cardio to się nie nakręcać. Wiadomo, że będziecie czuli zmęczenie. Wiadomo też, że pojawi się zadyszka. Najgorsze, co możecie zrobić, to skupić się na tym i wiecie tak, o, już nie mogę, nie dam rady. Uwaga, marsz, lewa strona i lecimy od razu. Lewa, wróć. Super. Niby odpoczywamy, ten oddech powinien się powoli uspokajać, a mimo to cały czas ćwiczymy i to jest najlepsze w tym treningu. Ostatnie sekundy. Ok, cały czas marsz, będziemy przechodzić do pierwszego ćwiczenia, czyli znowu hop, hop, tylko że druga noga, czyli hop i hop. Dobra, wszyscy wiemy, o co chodzi. Powtarzamy bloki tylko dwa razy, więc to jest ostatni raz, kiedy to robimy. Uwaga, hop, 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 świetnie. Jeszcze. To też jest fajne ćwiczenie, niby nic nie robimy, ale czuć, że ten oddech będzie przyspieszał. Typowe właśnie cardio. Oddychaj spokojnie i jakoś to przeżyjemy. Dziesięć sekund. Bardzo dobrze, jeszcze hop, hop, hop. Ok, luz. Kolejne ćwiczenie. Raz, dwa, trzy. I przysiad. Wszyscy wiemy, o co chodzi, więc odpoczywamy. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Raz, dwa, trzy. I znowu. I każdy już swoje tempo. Pamiętaj, możesz przejść do przysiadu. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Jeszcze nożyce. Ok, luz. Druga strona, druga noga,
Czyli jak teraz było tak, to teraz druga strona hop i hop. Łatwista. To jest chwila, kiedy takie ćwiczenia są dla nas odpoczynkiem. Uwaga, lecimy. Hop, hop, hop. Dobrze, wydech, mocno, hop. Ostatni raz to robisz. Zaraz przechodzimy do drugiego bloku. Też jest bardzo ciekawy, ale zupełnie inny. Trzymaj do końca. Jeszcze. Hop, 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 hop. Ostatnie 5 sekund przed nami. 2, 1, luz. Ostatnie ćwiczenie. Krzyż. Łączymy nogi. Bierzemy głęboki wdech. I ostatnie ćwiczenie, a potem przerwa na wodę, więc jest o co walczyć. Uwaga, 3, 2, 1, lecimy. Pamiętaj, na poziomie twarzy, ja trochę niżej, jednak bym wolała, żebyście mnie widzieli. A poza tym dzięki temu ja widzę was i wiem, jak wyszukujecie, albo robicie za długie przerwy, albo jak się potem przyznajecie w komentarzach, że mówicie bardzo brzydkie rzeczy w trakcie treningu. Jeszcze. 15 sekund, to tyle co nic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, luz, przejdź do marszu. Przerwa. Głęboki wdech. Jeszcze. Jeśli możesz, to w trakcie przerwy staraj się cały czas maszerować, bo może to wbrew pozorom szybciej się zregenerować, ale też trochę zapobiegnie na drugi dzień bolesności mięśniowej, bo jednak zwiększamy ten przepływ krwi, lepiej to się wszystko będzie regenerować. Jeśli możesz, napij się wody, jeśli trzeba, otwórz okno, ale nie wołaj o pomoc, tylko po prostu weź łyk świeżego powietrza i spokojnie oddychamy. Blok pierwszy za nami, czas na blok drugi, jest bardziej urozmaicony, cały czas mi tu lata jakiś włos. Dobra, udajcie, że tego nie widzicie. W każdym razie marsz. Blok drugi bardziej urozmaicony, więcej mięśni pracuje, więcej partii mięśniowych. Zresztą sami zobaczycie, będzie naprawdę fajnie. Pierwsze ćwiczenie, schodzimy do przysiadu, do deski i wracamy do przysiadu. Mam nadzieję, że jasne, bo lecimy. Przysiad, deska, przysiad, wracasz. Zobacz, że ja się prostuję do tego przysiadu i dopiero znowu schodzę do deski. Nogi trochę szerzej niż szerokość bioder. Palce mogą być skierowane lekko na zewnątrz. Jeszcze. Ostatnie sekundy przed nami. Trzymaj. Ok, luz. Ty odpoczywasz, maszerujesz. Ja pokazuję znowu. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop i znowu. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. Czyli przeskoki w wypadzie plus truchcik. Damy radę. Uwaga. Start. Raz, dwa, trzy. Wypad, wypad, wypad. I w swoim tempie. Jeszcze. Dobrze. Jeśli nie możesz, rób wypady bez przeskoków. Jeśli możesz, trzymaj się razem ze mną. Ok, luz. Chwila przerwy. Wdech i wydech. Kolejne ćwiczenie. Raz, dwa, trzy, dwa przeskoki, raz, dwa, trzy i dwa przeskoki. Głęboki wdech. Dobra, jest moc. Uwaga, lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
nic nie mówię, bo się skupiam na liczeniu. Jeszcze. Oddychaj. Spokojnie możesz sapać, głośno oddychać. Ostatnie sekundy. Trzymaj do końca. Luz. Powoli schodzimy na matę. I teraz z podporu będziemy robić bieg w podporze, ale w wersji zwolnionej. Raz, wracasz. Dwa, wracasz, czyli odpoczywamy. Wykorzystaj ten czas na zapanie oddechu. Uwaga. Go. Hop, wracasz. Hop, wracasz. Dłonie pod barkami, łopatki ściągnięte, brzuch napięty. Możesz przytrzymać kolano i dopiero wrócić. Mocniej zaangażujesz brzuch. Mniej niż połowa przed nami. Jeszcze. Ok, luz. Powoli wstajemy. Marsz. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze. Teraz w przerwie zrobimy sobie leciutko skipce. Co ja mam z tym se? Dobra, lecimy. Leciutko z nóżki na nóżkę i dotykamy piętą pośladka. Oddychamy. To jest regeneracja. Jakbyście nie wiedzieli, to wam właśnie to mówię. Macie teraz troszkę odpocząć. Spokojnie. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zatrzymać trening, spauzować mnie, odpocząć i wrócić. Albo na dzisiaj skończyć i przyjść jutro, jeśli czujesz, że to już jest enough dla ciebie. Jeszcze kilka sekund. Ok, luz. Maszerujemy. No, już mi się grzywka przewraca, a to znaczy, że jest dobry trening. Dobra, słuchajcie. Cały czas maszerujemy. Zrobimy sobie podwójny step-touch, czyli raz, dwa i razem. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I nic więcej. Tylko sobie chodzimy. Po tym ćwiczeniu przechodzimy znów do początku, czyli z przysiadu wyskok do deski. I znowu, to będzie ostatnie powtórzenie tego bloku i dłuższa przerwa na wodę, a potem już kolejny blok, więc jest o co walczyć, jest po co jeszcze trzymać. Jeszcze chwila. Ale zobacz, jest lepiej, nie? Jest lepiej. Jednak te ćwiczenia dużo dają. Właśnie takie nabranie oddechu to jest dużo lepsze niż na przykład leżenie na kanapie w trakcie przerwy. Okej. Głęboki wdech i wydech jeszcze raz i zaczynamy znów blok numer dwa, czyli przysiad z przejściem do deski. Ustawimy się już, uwaga, 3, 2, 1, przysiad, deska i wracasz. Pamiętaj, żeby wrócić na wysoko, czyli wyprostować się i do tego przysiadu rzeczywiście wrócić. Jeśli w trakcie poczujesz, że jest za ciężko, możesz spokojnie zmodyfikować ćwiczenie, zwolnić, zrobić sobie przerwę. Albo po prostu, jeśli trzeba, wrócić do tego treningu jutro i spróbować zrobić więcej. Każda opcja jest dobra. Warto tylko po prostu próbować i działać. Lecimy. Jeszcze troszkę. Ok, luz. Maszerujemy. Przypominam, raz, dwa, trzy, hop, hop. I znowu wypad ze skokiem. Możesz to zrobić ze zwykłymi wypadami. Damy radę. Głęboki wdech. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. I w swoim tempie. Tyle, ile możesz. Pamiętaj, że to jest na czas, nie na powtórzenia. Więc tyle, ile możemy nasz maks, tak będzie dobrze. Jeszcze.
10 sekund. Jeszcze. Okej, luz. Głęboki wdech. Poprawiamy włosy. Ja poprawiam grzywkę. I kolejne. Raz, dwa, trzy. I przeskok. Nic takiego. Damy radę. Gotowi? 3, 2, 1. Lecimy. I na spokojnie oddychamy, regulujemy oddech. Jeśli masz bardzo mocną zadyszkę, postaraj się zrobić głęboki wdech i uspokoić trochę ten oddech. I mocny wydech. Ostatnie sekundy. Okej, luz. Przechodzimy na matę i będziemy robić w podporze przyciąganie kolan. Gotowi? 3, 2, 1. Lecimy. Przytrzymaj kolano, wróć. Przytrzymaj, wróć. Hop. Hop. Bardzo dobrze. Jeszcze troszkę. Trzymaj, wracasz. Trzymaj, wracasz. Hop. To już jest wolna intensywność, spokojna. Całe ciało pracuje, ale oddech może trochę się zrelaksować. Odpocząć, zwolnić. Jeszcze. Uwaga. Okej, luz. Wstajemy. Znowu, głęboki wdech to jest bardzo ważne. I marsz. Maszerujemy, jest teraz przerwa. Spokojnie możesz pójść napić się wody. Ja skorzystam z tej propozycji własnej. Staramy się tylko nie siadać i nie leżeć. Bo potem będzie nam gorzej wrócić do ćwiczeń. Przed nami jeszcze tylko dwa bloki. Nawadniamy się. I szykujemy na kolejny blok. Będzie bardzo ciekawy. Myślę, że Wam się spodoba. Pierwsze ćwiczenie z kolejnego bloku. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli cztery kolana i cztery razy pajac. Głęboki wdech. Szykujemy się. Ten blok, blok trzeci, to jest ostatni blok, w którym rzeczywiście się zmęczymy. Potem już jest brzuch, więc myślę, że warto. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pajac, hop, 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 kolano, hop. Dobrze. Jeszcze. Pajac. Rób w swoim tempie, jeśli trzeba przejść do wersji bez skakania. Ostatnie sekundy. Uwaga. Okej. Luz. Kolejne ćwiczenie. Dotykamy ziemi. Wracamy. Kop. Dwa razy jedna noga. I przechodzimy potem do drugiej. Zobaczycie zresztą w praniu. Gotowi? 3, 2, 1. Okej. Pochylasz się. Wracasz. Kop. Znowu. Pochylasz. Wracasz. Kop. Zmiana nogi. Hop. Hop. Zmiana. Hop, hop, zmiana. I znowu. Wyczuj swoje tempo i lecimy. Druga strona. Świetne ćwiczenie. Całe ciało pracuje i jednocześnie pracujemy nad równowagą, co na pewno już zauważyliście, bo człowiek się chwieje. Znowu. Okej, luz. Głęboki wdech. Przechodzimy na matę. Zrobimy sobie pompkę.
Przechodzimy do deski i 4 pajace. Uwaga, gotowi, start. Pompka i pajac. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu pompka, pajac. Znowu. Jeszcze. Ostatnie sekundy tak naprawdę. Trzymaj. Ostatni ciężki blok. I będzie light. W porównaniu z tym. Jeszcze lecimy do końca. Pompka. Ok, luz. Przechodzimy na górę. Zejdziemy sobie na dół. Do deski. A potem zobaczycie. Ok, 3, 2, 1. Schodzimy do deski. Do góry. Hop. 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 I wracasz. I razem znowu zejdź. Przeskok. Wyskok. Przeskok. I wracasz. I znowu. Hop. 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 Mówiłam, że nie będzie nudno. Jeszcze. Trzymaj do końca. Lecimy. Hop. 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 Ok, luz. Luz. Marsz. Maszerujemy spokojnie. Oddychaj, ja też mam już zadyszkę. Nogi szeroko, ręce na biodrach. I tylko step up. Wyciągasz. Jeszcze. Powolutku odpoczywamy teraz. Regenerujemy się. Super, świetnie. 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uwaga, marsz. To jest nasza przerwa na regenerację. Spokojnie. Maszerujemy jeszcze jedno takie luźne ćwiczenie. Super. Popatrz teraz znowu marsz, tylko kolano, wracasz. Kolano, wracasz. Hop. Hop. I nic więcej. Także jest w porządku. To jest naprawdę fajny trening. Myślę, że już po fakcie, jak już będziemy po wszystkim, to poczujecie się doładowani, ja już się czuję. Więc to jest takie śmieszne uczucie, bo człowiek jest zmęczony, ale mimo wszystko ma dobry humor, więc to jest bardzo fajne. Jeszcze. A jaki zadowolony potem człowiek z siebie. Hop. Hop. Świetnie. 5, 4, 3, 2. Ostatni marsz. Przechodzimy znów. Znowu blok trzeci, czyli raz. Dwa, trzy, cztery i cztery pajace. Wszyscy wiemy, co mamy robić. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ok, uwaga. Lecimy, go. Hop, 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 hop. I jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery. Kolano, hop, 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 hop. Dobrze. Wyglądamy prawie tak, jakbyśmy się cieszyli, że robimy ten trening. Jest dobrze, jeszcze. Oddychaj. Końcówka, już potem brzuch. Więc łatwizna dla nas. Teraz możesz właśnie przycisnąć na maksa, robić bardzo szybko, bo zaraz będzie czas na odpoczynek. To ostatnia okazja, żeby tak mocno przycisnąć, jeszcze dać z siebie 110%. Ok, luz, marsz. Przypominam. Wypad, kop. Wypad, kop i wracamy, druga strona. Jeśli chcesz, możesz dodać, ale ostrożnie. Wyskok, zobacz. Hop, 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 hop. Ale nie musisz tego robić. Wszystko zależy od ciebie. Go. Hop.
Druga strona. Nie kop za wysoko. Możesz wtedy stracić równowagę i się przewrócić, a tego nie chcemy. Czyli raczej kopnięcie nisko. Dzięki temu utrzymujemy balans i jest bezpieczniej. A to nie są zawody karate, a nic innego nie trzeba. Jeszcze mniej niż 10 sekund przed nami. Ostatnie sekundy. Hop. Luz. Świetnie. Przechodzimy na matę. Pompka i pajacyki w desce. Bułka z masłem. Zobaczycie. Możemy się przygotować. 3, 2, 1. Lecimy. Pompka. 4 pajacyki. I znowu hop. Oczywiście można robić pompkę bez kolan, czyli tą tradycyjną, ale nie polecam. Na tym poziomie zmęczenia prawdopodobnie będziemy ją robić źle technicznie, więc nie jest nam to potrzebne. Jeszcze. Ok, luz. Przechodzimy na skraj maty. Przypominam, schodzimy na dół. Skaczemy do góry, wracamy i finito. Ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Dobra. 3, 2, 1. Lecimy. Dół. Trzymasz. Wyskok. Wyskok. Wróć. Świetnie. Ciśnij do końca. Ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Przerwa na wodę. Jeszcze troszkę. Możesz zwolnić, możesz przyspieszyć. Wszystko od tego zależy, jak się czujesz. Ostatnie sekundy. Ok, luz. Stajemy. Marsz. Doczekaliśmy się przerwy na wodę, więc łatwo możemy sobie wziąć, napić się, odpocząć. Głęboki wdech, jest dobrze. Ostatni blok przed nami. Blok na brzuch. Ten blok na pewno będzie ulubiony, bo jest super, dlatego że jest na brzuch, trochę mniej cardio, więc myślę, że Wam się spodoba. Siadamy na macie. Długo myślałam, jakie ćwiczenia zrobić na brzuch, ponieważ już większość przemieliłam na swoich treningach i stwierdziłam, że wrócę do podstaw. Więc dzisiaj zrobimy sobie nożyce, tak jak na lekcji WF-u. Kładziemy się na macie. Poczekajcie, poprawię sobie mikrofon. Ok, mam. I teraz z tej pozycji tylko ruszamy nogami. I nic więcej, lecimy razem. Ręce za głowę, ale nie zaplatamy ich. I tylko delikatny ruch tutaj na górze. Wcale nie schodzimy tutaj, ani nie robimy tego tutaj, tylko mniej więcej pod kątem. Wtedy najbardziej zaangażujemy sobie brzuch. On się będzie trząsł, będzie pracował, tak ma być. Mocno trzymaj, oddychaj. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Ok, świetnie. I teraz ręce za głowę. I powoli podnosimy się i wracamy. Czyli nic skomplikowanego. Powrót do mega podstawy. Ale ta podstawa jest bardzo dobra na mięśnie brzucha. Uwaga, lecimy. Zostań, wróć. Znowu, zostań, wróć. Jeszcze. Dobrze. Pamiętaj, żeby chwilę odczekać, sekundę w tej pozycji i dopiero wracamy, tak żeby jeszcze napiąć ten brzuch, utrzymać te mięśnie w napięciu. W ogóle wszystkich ćwiczeń na mięśnie brzucha nie należy robić szybko, bo nie dadzą efektu.
Jeszcze troszkę. Okej, luz. Przechodzimy na bok. I teraz z tej pozycji zrobimy sobie deskę bokiem z ruszaniem biodrami góra-dół. Lecimy. Góra i dół. Powolutku. Co jest ważne? Łokieć pod barkiem. Staramy się otworzyć klatkę piersiową, chociaż wiem, że to jest trudne. Ręka na bioderku i tylko góra, dół. Powoli unosimy, wracamy. Unieś, wracaj. Jeszcze tylko kilkanaście sekund, już mniej niż 10. Okej, luz. Dobra. I druga strona. Znowu łokieć pod barkiem. Prostujemy się. Ręka na biodrze. Ja dam trochę niżej, bo mam tu mikrofon, ale wy możecie spokojnie dać na biodro. Uwaga. I lecimy. Miła odmiana od skakania, a jednak mimo wszystko dalej czuć to ciało pracujące i to jest najfajniejsze. Bardzo dobrze. Powolny ruch, spokojnie. Pomyśl sobie o czymś innym. Na przykład ja myślę o tym, co na obiad zjem. Bo nagrywam to w porze obiadowej. Jeszcze chwila. 10 sekund do końca tak naprawdę. Jeszcze troszkę. 3, 2, 1. Okej, super. Przerwa. Pamiętasz nasze powolny bieg w podporze? Zrobimy teraz to samo, tylko już bez zatrzymywania kolana, czyli raz, dwa, w ten sposób. Ok? 3, 2, 1, lecimy. Powoli sobie tylko maszerujemy, ale tak raźniej trochę, rzeźko. Hop, hop, hop. Barki nad dłońmi. Lekko właśnie nawet tułów daj do przodu. Czyli nie rób tego, bo wtedy nie pracujesz w ogóle. Tu. Oddychaj. Wydech. 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 Za każdym razem, kiedy kolano jest w górze. 8 sekund. Okej, luz. Odpoczywamy sobie. Przechodzimy do stania. I chwila będzie znów marsz. To jest nasze kolejne ćwiczenie przejściowe. I potem znów wrócimy do brzucha. Tylko maszerujesz. Nic więcej. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Super. Za niecałe 30 sekund wrócimy z powrotem na matę. Zaczniemy nożyce, a potem cała reszta i koniec treningu, rozciąganie. Bardzo dobrze. Tylko maszerujesz, nic więcej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, schodzisz na matę. Kładziemy się na plecach, ręce za głową. I teraz zrobimy sobie nożyce. Teraz jest to już człowiek odpoczywa, wakacje, leżenie na macie. 3, 2, 1. Lecimy. Tylko nożyce, nic więcej. Mega podstawowe ćwiczenie. Staraj się przykleić plecy do maty, czyli lepiej wyżej niż niżej, bo wtedy odklejamy, robi się taka dziura i za bardzo trochę angażujemy odcinek lędźwiowy. Lepiej trochę bardziej u góry. Super. Machamy sobie, tak jakbyśmy, nie wiem, byli w wodzie i sobie plumkamy. Jeszcze trochę. Oddech. Trzy, dwa, jeden. Luz. Przypominam, przechodzimy do siadu. A potem tylko deski i rozciąganie.
łatwizna. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Przejdź, zostań, dopiero wracasz. I znowu. Zostań. I dopiero wracasz. Super. Pracuj, pracuj do końca. Ostatni raz. Super. Deska bokiem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I lecimy. Góra. Trzymaj. I puls. Powolutku, spokojnie. Góra, dół. Jeszcze. Ja wiem, że już jest ciężko. Mi też, już ciało jest zmęczone, ale spokojnie, jeszcze damy radę. 15 sekund nawet nie. Oddychaj. Pięć sekund. Trzy, dwa, jeden, luz. Druga strona. Ostatnie ćwiczenie dzisiejszego dnia, dzisiejszego treningu. Czyli jeszcze raz deska bokiem i lajcik. Porozciągamy się chwilę i do domu. Przynajmniej ja idę do domu, nie wiem jakby. Trzy, dwa, jeden, leci. Góra i powoli. Góra i dół. Góra, dół. Jeszcze. Dziesięć sekund do końca. Mi się ręka ślizga, bo jest mokra. Trzymamy, to znaczy, że był naprawdę dobry trening. Jak masz ręce mokre, stop. Ok, rozluźnij się. Połóż na macie. Przyciągnij sobie kolana do klatki piersiowej. I tylko leżymy. I lekko z boku na bok. Super. Powoli siadamy po turecku i teraz lewą ręką chwytamy się za ucho, przyciągamy szyję, a prawą rękę oddalamy jak najbardziej, rozciągamy sobie szyję. O Jezu, jakie to jest przyjemne. I trzymaj, oddychaj spokojnie już po treningu. Jeszcze troszkę, druga strona. Regulujemy sobie oddech. Teraz dopiero będzie dochodzić do nas to, że zrobiliśmy ten trening i że go przeżyliśmy i że jest fajnie. Jeszcze chwilę trzymaj. Ok, rozluźnij. Złap się za kostki, powoli prostuj nogi. Zostań w skłonie. Oddychamy głęboko. Odrywamy dłonie od kostek, zaplatamy za siebie. Pociągamy lekko do tyłu i do góry i dalej skłon. Trzymaj.
Ok, wyprostuj się. Prawa noga lekko do przodu. Aż mnie zawiało. Ręce do góry i powoli znowu skłon do prawej nogi. Trzymaj. Głęboki wdech i wydech. Znowu wdech. Wyprostuj się. I to samo druga noga. Hop. I zostań. Powoli się wyprostuj. Prawą nogą wypad do boku, czyli hop. Zostań w dole, połóż dłonie. Usiądź. W sensie nie dosłownie, zobacz, nie siedzę. Tak, usiądź sobie przy kucni. Rozciągamy wewnętrzną część ud. Druga strona. I znowu. Ok, powoli się podnieś, złap się za łokcie, pochyl do przodu, skłon, pobujaj się, prawa, lewa. Ok, wyprostuj się, łapiemy prawą nogę, pięta do pośladka, ręka dla utrzymania równowagi. Przyciśnij mocno kolano do kolana, mocno wypchnij biodra do przodu. Ja wiem, że wtedy wystaje brzuch, ale tak się robi, żeby mocniej napiąć, naciągnąć i rozciągnąć mięsień czworogłowy uda. Więc mimo wszystko, nikt nie widzi, możecie to zrobić. Ja nie patrzę. Trzymaj. Druga strona. Bardzo dobrze. Głęboki wdech. I jeszcze raz. Ok, gratulacje. Pierwszy trening z naszego wyzwania Fit Jesień zrobiony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I mam nadzieję, że weźmiecie udział w całym wyzwaniu. Nawet jeśli oglądacie to miesiąc później, pół roku później, rok później, to i tak szczegóły wyzwania znajdziecie w opisie i można cały czas wziąć w nim udział, a dzięki temu zmotywować się i rzeczywiście przez cały miesiąc ostro trenować. I mam nadzieję, że Wam się to uda. Będę trzymać bardzo mocno kciuki. I co? Widzimy się już niedługo na kolejnym treningu. Jeśli Wam się podobało, oczywiście dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco tutaj, albo gdzieś tutaj, nie wiem, gdzieś tutaj będzie. Taki przycisk, musicie go kliknąć, albo ewentualnie na dole pod filmem, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia niedługo. No i piąteczka na koniec musi być, bo w końcu ćwiczyliśmy razem, jestem bardzo dumna. To co? Piątka!